Tak błogosławić Cię będę, dopóki życia mego, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Psalm 63, werset 5 i 6. Byłoby pięknie, gdyby struny naszego serca ciągle rozbrzmiewały melodią na chwałę Bożą. Jednak z natury jesteśmy niezdolni do uwielbiania Boga. Aby stało się to możliwe, musi nastąpić całkowita zmiana w naszym życiu. Wielbić możemy Boga dopiero wtedy, gdy poznamy, gdy nie obciąża nas dług naszych grzechów i gdy możemy z ufnością wznosić swój wzrok na Niego, ponieważ On nam wszystko wybaczył. To dokonało się w życiu wielu ludzi, również w życiu pewnego studenta. Trafił on na jeden ze szpitalnych oddziałów z ciężkim uszkodzeniem kręgosłupa. Leżeli tam sami młodzi ludzie i panowała niezbyt dobra atmosfera, niezadowolenie, dwuznaczne żarty, wzajemne złośliwości. Ku zdziwieniu innych pacjentów leżących na sali młody człowiek na swojej szafce postawił kartkę z napisem: „Oto przykazałem ci, abyś był uprzejmy i pełen ufności”. Gdy na salę weszła pielęgniarka, po raz pierwszy nie usłyszała pod swoim adresem żadnych uwag, a podany obiad pacjenci zjedli bez zbędnego narzekania. Lekarz wyjaśnił choremu studentowi i jego rodzicom konieczność operacji, która w związku ze skomplikowanym uszkodzeniem kręgosłupa niosła za sobą duże ryzyko powikłań. Przyjęli tę wiadomość pełni wiary, będąc świadomi prowadzenia i woli Boga. Gdy student leżał już na stole operacyjnym, jeszcze przed podaniem narkozy, oświadczył wobec wszystkich: „Teraz poznaję, cieszę się i wysławiam Boże miłosierdzie”. Nigdy już nie wybudził się z narkozy, z chwałą na swoich ustach odszedł do domu, do swojego Pana. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Psalm 63, wersety 5 i 6.